Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione mi wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Jak widzicie, obecnie nie mam mnie w moim prowizorycznym studiu, jestem obecnie na dworcu kolejowym w Elblągu, a to dlatego, że właśnie wybieram się do Krakowa po to, żeby wziąć udział w już kolejnych targach książki. Jestem już na razie po podróży. Wysiadłem sobie w Krakowie. Także teraz idę sobie coś zjeść, potem się zakwaterować. No a co? A jutro ruszam na targi. Przed chwilą wysiadłem z autobusu. Niestety nie udało się uniknąć pewnych przygód. Jestem tutaj z wielkim opóźnieniem. Ale najważniejsze, że już jestem w pobliżu hali. Także jeszcze chwila i przystępujemy do zbierania autografów oraz szukania ciekawych książek. Jestem już w hali targów. Właśnie udało mi się odebrać akredytację z tej strony. No to co? Szukamy książek. Udało się. Pierwszy autograf za mną, teraz idziemy szukać czytacza. Zwłaszcza, że jak zacząłem właśnie czytać teraz to Szatane Sol, nie? Aha. Zobaczcie, co można znaleźć na stanowisku wydawnictwa Najwyższy Czas. O proszę. Mam tę książkę, ale jeszcze nie zdążyłem przeczytać. W ogóle marzy mi się wywiad z Pawłem Zuzakiem. To stoisko zapowiada się bardzo ciekawie. To zobaczmy, co będzie miał w swoim asortymencie Świat Książki. Spójrzcie na to, jak to wszystko jest pięknie wydane. Nie wiem, co to jest, ale wygląda pięknie. Robert Harris. Niedawno omawiałem Monachium Roberta Harrisa. Może być to ciekawe. Ja tutaj na tym się jeszcze zastanowię. Wielka ucieczka. O czym to może być? To też się zapowiada całkiem nieźle, biorąc pod uwagę warsztat Harrisa. To wygląda na coś na czasie. Mogłoby być coś, to coś dla mnie. Historia SS. To byłoby coś dobrego dla mnie. Mogłem to wziąć jako współpracę, ale odmówiłem, bo byłem za bardzo zadowolony innymi rzeczami. Półka wydawnictwa Bellona. Jak Bellona, to wiadomo, że Habecki. Mam jednego Habecka, o którym będę opowiadać w związku z tym, że dostałem go w prezencie. Będzie długo cały materiał na ten temat. Tu widzimy dzieła Nawala, w tym to najnowsza. Robiłem dwa wywiady z Nawalem i oba wspominam bardzo miło. Wydawnictwo Insignis. Niedawno Historia bez cenzury próbowało coś ich. Czasu się pan znawał za dzieło.
proszę, jakie ładne zakładki. To wygląda naprawdę pięknie. W tej hali póki co nie znajdę nic ciekawego, przynajmniej nic w moich zainteresowaniach. Także myślę, że zaraz wrócę do drugiej, zwłaszcza, że przy stanowisku wydawnictwa literackiego od 13 powinien być Kamil Janicki. A od 14 Jacek Bartosik. Tu po drodze, jak widzicie, mamy grupę Helion. A tu mamy już półki wydawnictwa Rebis. Wreszcie trafiłem na coś, co mogłoby mnie zainteresować. Klasyk Lera Franka McDonahue. Od Dzierżyńskiego do Pupina. To jest coś, co w swoim czasie bardzo promował na swoim kanale Piotr Zychowicz. A tu właśnie książki Piotra Zychowicza, w tym ta najnowsza. Wojna Ukrainy, wojna o świat. Czyli chyba mamy pomysł na pierwszy zakup. A tu jest to, czego szukałem. Stanowisko wydawnictwa literackiego. Tutaj będziemy czekać najpierw na Kamila Janickiego, a potem na Jacka Bartosiaka. Zobaczcie, są książki Sławomira Leśniewskiego. Chętnie bym którąś kupił, gdyby nie to. Z tego, co to jest, to już wszystkie mam. To jest nawet omówione na kanale, podobnie jak Powstanie Listopadowe. Jak na razie wszystko idzie prawie, że zgodnie z planem. Jestem już po spotkaniu z Maksem Czornyjem, z czytaczem, z Kamilem Janickim. A teraz pędzę do stanowiska wydawnictwa literackiego, ponieważ do Jacka Bartosiaka kolejka będzie może chyba nawet na 2-3 godziny. Udało się, w tym przypadku poszło bezboleśnie. Mam autograf oraz wspólne zdjęcie z Jackiem Bartosiakiem. Teraz szukamy dalej ciekawych książek, a potem Katarzyna Bąbę. Proszę. Karta krótka. Karta. 112 zł. Jeszcze co my tu mamy? Zobaczcie, jak to jest pięknie wydane. To będzie mnie boleć. Mam je przez jedna legendarna. Tu widzimy kulturę wydawnictwa SQM. Tematyka sportowa. Lewy bardzo zainteresował się tego z moich kolegów. Dano sobie obietnica, nie została spełniona, mimo wszystko zrobiłem jakieś zakupy. Między innymi zainwestowałem w rzeczy, które będą nagrodami w konkursach. A teraz wypada się jakoś czegoś pozbyć, dlatego idę do znajdującego się tu stanowiska impostu. To jest właśnie świetny pomysł ze strony organizatorów targów, że można podejść do stoiska i za 5 zł wysłać sobie zakupy impostu do domu. Zobaczcie, jaką perełkę udało mi się znaleźć. Robiłem miejsce, czy wiesz, co bardzo fajne.
gdzie to bardzo fajnie będzie na ten. No byłby świetny materiał na podobny wywiad z panią doktor Kitą. Zobaczcie, jak piękne wydane są pozycje z repliki. Kolor purpury, to jest tak, był taki film. Ale to chyba nie jest nic wspólnego. O, to jest coś, co mnie mogłoby zainteresować. Czy to mord na Wołyniu? Czy Wołyń zapomniany? Idealny materiał, żeby znowu zrobić wywiad z profesorem Otyką. Albo przynajmniej z doktorem Markowskim. Właśnie przy stworze to jest miano, które bardziej pasuje do cyrku Skalskiego. A tu mamy Oppenheimera. Replika to jest tam. Dzisiaj sobota, jakby ktoś nie wiedział. Zobaczcie, niby targi książki, a coś dla najmłodszych też się znalazło. Jest już około godziny 16, ludzi wyraźnie obywa. W końcu można sobie spokojnie pochodzić. Ja póki co idę w kierunku czegoś, co może mnie bardzo zainteresować, a mianowicie w kierunku wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. Bolesławie Piaseckim ostatnio opowiadał profesor Dudek. O, to mogło być fajna sprawa, żeby młodszych zainteresować. Mam czas, żeby to przekartkować, ale to jest dobre. O, bo tu mamy znowu coś fajnego dla dzieci. Szkoda, że nie ma tutaj burzliwych dziejów pirata Rabarbara. Bo to by się nazywało na fajny prezent dla mojej siostrzenicy. A to dzisiaj mój ostatni przystanek. Wydawnictwo Znak. Tutaj za około godzinę książki podpisywać będzie Tomasz Bonek. Mamy nowość od Antonego Biwora o rewolucji bolszewickiej. A tu mamy ponowne wydanie Stalina, Dworu Czerwonego Cara Simona Sebag Montefiore. To jest wznowienie w porównaniu do tego, co ja mam na swojej półce. To jest przepięknie wydane. To jest Chemia śmierci Tomasza Bonka. To jest ostatnia książka, w której dziś chciałem uzyskać autograf, także mój sobotny udział w krakowskich targach książki się kończy, ale to nie oznacza, że kończy się relacja. Będę tutaj także jeszcze w niedzielę. A w niedzielę chcę spotkać się z Iwoną Kinzler, Szczepanem Twardochem i Wojciechem Kaufmanem. A teraz, jako że jestem w Krakowie, wypada skorzystać z atrakcji tego miasta, jak chociażby rynek główny. Witajcie ponownie, jest niedziela, a ja znów melduję się w Hali Expo na targach. Teraz jest zdecydowanie mniej osób niż wczoraj. Wczoraj co mi była sobota, czyli najlepszy dzień na to, żeby sobie przyjść na takie targi oraz w sobotę zawsze są najfajniejsi autorzy. Także jest możliwość, żeby jeszcze sobie pochodzić po wystawach, obczaić to, czego nie zdążyło się zauważyć dzień wcześniej oraz zdobyć ostatnie autografy. O 11 będę czekać na Iwonę Kinzler, o 12 na Szczepana Twardocha, a o 13 na Wojciecha Tachmana, z czego mam fajne ułatwienie z tego powodu, że ci dwaj ostatni autorzy będą przy tym samym stanowisku, przy stanowisku wydawnictwa literackiego. Najlepsza, jak ktoś się zna, ewentualnie jeszcze... Michael Sullivan, wydawany jest bardzo podobnym stylem jak Sławomir Leśniewski. Proszę, proszę, tutaj przez przypadek
trafiłem na coś, co mogło być dla mnie. W życiu towarzyskie Elis PRL-u Sławomira Kopra. Omawiałem jedną jego książkę. To może być ciekawe. Tu mamy półki Państwowego Instytutu Wydawniczego. To w sumie też mogło być ciekawe, co zdarzyła Elżbieta. Podejrzewano, że to jest zapewne Sisi. Takie kubki wydają się całkiem fajne pomysły, jak na targi książki. Radzki Mickiewicz. Znachor. Co jak co, ale odzieży na targach książki, to bym się nigdy nie spodziewał. Ktoś miał naprawdę ciekawy pomysł. Te są naprawdę ładnie wydane. Spójrzcie, to znam z wczoraj, o 11, jest gdzieś za 10-11, o 11 będzie Jacek Dukaj, a już się ustawia kolejka. Znam to wczoraj z Jacka Bartosiaka i z Katarzyny Bondy. W niedzielny poranek chodzi się zdecydowanie przyjemniej niż wczoraj. Wczoraj były ogromne tłumy, jak to widzieliście. Kolejka do Jacka Dukaja już jest ogromna, wiem coś o tym z wczoraj. W kolejce do Maxa Czornyja stałem przez jakieś 40 minut. Do Jacka Bartosiaka w sumie też coś koło tego, ale to dlatego, że jak było 14, to ustawiłem się już tak nieco 13.20, żeby szybko to załatwić. Do Katarzyny Bondy też trochę postałem, także jeszcze trochę spaceru i szukam stanowiska Iwony Knizler. Nasi stawcy miliarderzy, to może być ciekawe. Interesuje mnie, czy jest tam ujęty m.in. Harald Fadli, syn Magdy Goebbels. Lista Kerstena. To mnie ciekawi, czy ten Kersten, to jest ten słynny lekarz Himmlera. Nowego cara Stevena Limajersa, to już mam. Ta mafia Putina ma bardzo fajną okładkę. To jest ten dwugłowy rosyjski orzeł na tle Moscow City. Watykan w Lansarii Ligera Maja też mam. O, to może być bardzo ciekawe. A to jest ulubiona seria Moniki ze stowarzyszenia. Tu widzimy książki, już podpisuje Jacek Dukaj. Jak spojrzycie na to, co się dzieje za mną, to już jest kolejka, która ustawi się do Szczepana Twardocha. Tak, książki podpisuje Szczepan Twardoch, a ja zbliżę się do ostatniego punktu na dziś, a mianowicie za godzinkę będzie Wojciech Hoffman. A tą książkę? Tam była, nie? Tutaj książki podpisuje Wojciech Tochman. Okej, jest godzina trochę po 13, jak widzieliście, udało mi się zdobyć ostatni na dziś autograf od Wojciecha Tochmana. I tym samym kończy się mój udział w krakowskich targach książki w roku 2023. Teraz udałem się na dworzec, przechodzę sobie koło Czernia del Bloga. Także to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym materiałem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytać, są opublikowane w opisie. Dajcie też w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytałem z tej książki, przygotowuję dla Was też i chciałbym się czegoś uczyć, dzięki czemu stale się rozwijam.
Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!